Dzisiaj dokonałem przegląd gołębi młodych, które tu już robią obloty dookoła domu już od około 2 tygodni, a od tygodnia już prawidłowo obrot rano i pod wieczór. Z uwagi na to, że jastrząb ma teraz duże młode i dużo pokarmu potrzebuje, więc jeśli gołębie są oblatywane, czyli oblot, karmienie, to jest mniejsza szansa, że któregoś schwyta. Poza tym trenują tak zwany unik przed drapieżcą. Ta paczka to jest 40 sztuk. One już około 15 maja odbędą pierwszy lot treningowy. Około 5 km, później 10, 15, 30, 70 i tak sukcesywnie będą coraz dalej w kierunku Suwałek 650 km. A więc grupka Ryszarda młodych, tutaj wyżymaczy, większość mi pozostała niebieskich, bo te nakrapiane, ciemne wysłałem na Śląsk. Również grupa żniwiarzy urodziwa, no i przede wszystkim nakrapiane lisy i czerwone lisy braci Jansen. A więc grupka doskonałych gołębi przygotowana do lotu w kierunku Suwałki 650 km dla gołębi młodych. Sukcesywnie będę pokazywał, jak one się zachowują. Aktualnie zdrowotność jest bardzo dobra, muskulatura również, a to poprzez te wymuszane treningi. Gryt, formofos, tyń gliniany, cegła z radoszyc i czysta woda. Raz w miesiącu B-kompleks AD3 plus E. I to wystarcza, by gołębie były w doskonałej dyspozycji. Przeglądałem je w ręce, ta muskulatura jest zadowalająca. Czyli oby tak dalej. Renia, wnuczka pstrego Karola, najpóźniejsza z tego grona, ale już równiutko z nimi śmiga. A tato 4-1, jako młody z Wyszkowa 500 km, drugi na gołębi. No bardzo trudny był. Ale Renia, ona tu się prezentuje. Po stronie mamy córka, wnuczka pstrego, znaczy mama była córką pstrego Karola, a z drugiej strony była córką Kubusia. Czyli Kubuś, Karol, 4-1. Najlepsze gołębie z linii Jana Ardena. A linia braci Brueggemann, co latają na najdłuższym dystansie w Holandii, 1300 km z Barcelony. No i ktoś powie, że 300 to jest drogo. No akurat Reni to nie sprzeda. Bo to jest skarb. To jest skarb, no. To co zawsze mówię, no hodowca wie, co ma dobrego i nie sprzeda tego, no w życiu, no co. No, Renia, przed tobą dużo, dużo lotów, ale ty sobie radzisz tu nieźle. Także do spotkania na trasie. Renia z linii pstrego Karola, Ryszard Osnowiec, Słoneczny Gołębnik, Polska.